Hej, cześć, siemano, we wszystkim, z tej strony Żubr, witam w kolejnym odcinku z Farminga. Dzisiaj zajmiemy się koszeniem zboża, no, żniwa. Mamy pszenicę do skoszenia. Oby syszcze nie dostoją. Soja jest żółta, ale nie nadaje się do koszenia, także dołączamy kombajn i lecimy. Przyznam wam się, że drugi raz nagrywam ten odcinek, bo w pierwszym wywaliło mi grę. Mówię odcinka, dlaczego mi wywaliło? Bo chciałem podpiąć Ursusa do tego dużego 9-4 do samozbierającej, żeby zbierać słomę. I wywaliło mi grę. To było już drugi raz, pierwszy raz jak chciałem podpiąć do przyczepy, ale stwierdziłem, dobra, to może przyczepa jest zbugowana czy coś. 60, dobrze jest, no to będzie 60. Nie, tak samo było z samozbierającą i podejrzewam, że jest tak z każdym sprzętem, który jest podczepiany na zaczep. Także raczej nas Ursus będzie mówił papa. I to raczej na pewno. Także podejrzewam, że będzie znowu zakup w następnym odcinku. W tym odcinku sobie spokojnie skusimy. Chodź, tutaj dwa trzciaszki strzelimy. Uczepnie. Nie? Będę dobrze zwracać. Ciekawe, ile nam tutaj sypnie, bo jak wcześniej kosiłem, no to skusiłem prawie całość i było, no tutaj tak na oko powinno być około 2 przyczepy tego. Dobrze by było, jednak pieniążki nam się przydadzą, żebyśmy mogli zmienić sobie ten traktor, tak? Jeżeli chodzi o nowy zakup, to napiszcie mi, co chcecie, żeby było statkiem naszym ciągnikiem. Ja już wspominałem, że te 3 propozycje są. Myślałem, że dokupię jeszcze jeden kolejny, ale jednak będzie wymiana. Właśnie stawiam na 16, 14 albo jakieś tam 6. Stawiam na tego Fiacika i stawiam na ZTS-a. To ty sobie w ten sposób może obetniemy. Nie będziemy do końca kosić, ale żeby mieć jak to zawracać. Chcę na początku ten prosty, ten malutki kawałek zrobić. Będzie mi później łatwiej manewrować na takie. Ja powiem wam, że teraz jakoś szybciej idzie. Nie mam jakieś dziwne wrażenie. Ale powiem też wam, że ten akurat kombajn, który jest oryginalny, Bizon, w sensie z oryginalnego Farminga, jest całkiem niezły. Ma fajne odzorowanie dźwięków, fajnie się zachowuje, jedyne co to... mam wrażenie, że ta rura, jak będziemy wysypywać to za chwilkę, zobaczycie. Ta rura jest bardzo dziwnie zaprojektowana. Pojedziemy się wysypać. Zobaczcie, czy tak wygląda rura w Bizonie? No nie, raczej nie. Ona jest bardziej taka na płasko, mi się wydaje. No już patrzcie, mamy 3 tony. Całkiem nieźle. Jeżeli będzie możliwość jechać gdzieś na usługi, żeby kosić kombajnem, ja to zrobię oczywiście. To napiszcie mi, czy chcecie to oglądać, czy chcecie, żebym zrobił to poza odcinkiem. Bo nie wiem, czy będziecie chcieli oglądać 50 odcinków ze żniw i skoszenia. Czy może chcecie, żebym robił, załóżmy, coś innego, bo jakieś prace pożniwne i tak dalej, a wysuł stryja, żeby mi tutaj ogarniał zarobek. No,
on bez gejerze pracował. Umie kombajnować. Może dzisiaj damy trochę podkasić też niewykluczonym. Co moglibyśmy, jak będziemy jechać, wyrzucać zboże do naszej stodółki. No to wtedy dam trochę podkasić, żeby nie tracić czasu. Też ten malutki kawałeczek, jak widzicie, będziemy za chwilę kończyć. To sobie przetnę, tak żeby nie wracać 20 razy w miejscu. Miałem rozdzielacza łapy, to będzie śmiesznie. Właśnie, nie ma też w headerze rozdzielacza łapy tutaj. Dlaczego? Nie wiem. To jest dziura, która by sugerowała, że tam się go montuje. Tego co wiem, jest. Ale już nie czepiajmy się szczegółów. Nie jest źle. O, tutaj skórka, to by ciężko. Że będzie skończyć ten belek, bo tutaj więcej zawracania niż tego koszenia, ale później wyjedziemy na prostą, to będzie sporo lepiej. Myślę, że też tutaj w przyszłości będę planował jakieś budynki. To jest fajne miejsce, gdzie się zabudować. Może jakiś silos w późniejszym czasie. Zobaczymy, jak to właśnie wyjdzie. Mokra jest jeszcze, czy coś? Nie, no nie powinno być. Tutaj gubi. Podejrzewam, że tu jest górka i po prostu kadr nie łapnie. Wiemy te małe rzeczy. To było Quintes Malinas. No to nieźle, bo na jeszcze coś się dostało, ale już trudno. Jeszcze nie będziemy na co drugie zgoli. I gida na długość. Myślę, że też będę chciał trochę mieszać odcinki, żeby nie za każdym razem było kuszenie, to może właśnie załóżmy w następnym odcinku zrobimy akcję zrobimy akcję ze słomy, później znowu z koszenia, potem znowu z czegoś tam. A jak nie, to tak jak mówię, poobcinam przed odcinkiem, puszczę stryja i wtedy będziemy sobie tutaj działać. Tutaj dosyć sporo soi będzie. Jestem ciekaw, jaki będzie z tego zarobek. Też będę starał się raczej sprzedawać po zimie, wczesną wiosnę, po wyższych cenach niż teraz od razu, no bo wiadomo, większy zarobek będzie. A na razie mamy 5000, to wystarczy na koszty. Też zauważyłem, że mam na czym skoczyłem? Że mam początkowy kredyt. Nie zauważyłem tego, nie planowałem.
ale jak już nas ta krew ustawiła, to niech będzie, że to wszystko w krew dobrane. Czy zbiorniczki akurat będą? Tutaj. Halem. Przez header tak się trypałem. Komandos. Na razie, tak jak myślę, to przy bizonie zostaniemy. Dłuższy czas, nie będziemy wymieniać. Na razie no, taki wystarczy, dużo pól nie mamy. Słuchajcie, mam 3 pola. Myślę, że w pierwszej kolejności pole to 35, no, blisko. Fajne, długie. Będzie dobrze nam się robiło. Noże zetniemy nawet te drzewa, które są na między, żeby powiększyć sobie te pole, połączyć, tak? Zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. Na razie nie mamy tego pola, ono kosztuje też parę grosza. Także na spokojnie. Ujujuj. Jeszcze nie jestem przyzwyczajony do sterowania w farmingu, jestem przyzwyczajony, znaczy w farmingu jestem przyzwyczajony, ale nie do tego, do, jest przyzwyczajony do 17, a nie do 19. Także to wygląda i wygląda. Pojedziemy po długości sobie. Jeszcze jednego typu przeciążka, ale to jest następnym razem strzelę. Jak już tu jesteśmy, to się wysypmy. No i spoczko. Wysypane. Nie chowam rury, bo tutaj jest siłownik. Normalnie. Przepraszam. Coś mi stoi w gardle. Normalnie w bizonach nie ma takiego siłowniczka, no to wiadomo. Czyli za każdym razem nie składa i nie składa. No chyba, że coś tam przeszkadza, jakieś gołęzie, czy się przy lesie kosi. No to wtedy. Chociaż zazwyczaj się właśnie w pierwszej kolejności takie rzeczy kosi, że na złożonym, a później w szerym polu, żeby jeździć już z rozłożonym. Także z niczym on nie przeszkadza, także można śmiało z nim śmigać. No ten odcinek będzie trochę dłuższy zazwyczaj. No to odcinki raczej 15-minutowe, no ale ze względu na to, że mamy taką akcję, a nie inną, no to wiadomo. Trzeba skończyć, trzeba to porobić. Tak to bywa. Szybko tutaj, bo to jest dosyć malutkie pole, tak? Ale powiem wam, że nawet ładnie sobie tutaj za chwilę będzie trzeba pojechać i wysypać. Tego może właśnie tutaj postaram się strzelić jeszcze jednego poprzeczniaka, żeby dla stryja było dobrze zawracać. Także 7, 8. Sylwestra. Z drugiej strony. Znaczy ja tak pod koniec zatrzymuję się, żeby jak najwięcej tej słomy zostało na tym pokosie. Ale nie wiem, czy to potrzebne jest, bo
słuchajcie, tej słomy, którą tu mamy, będziemy mieli owsiankę, także myślę, że nam wystarczy śmiało. Raczej nie będziemy sprzedawać, bo gramy na season modzie i tutaj jedyne co, to możemy sprzedawać belkę. Mamy prasy kulujące, nie mamy. Jeżeli ktoś wie, proszę napiszcie mi, czy będę mógł sprzedawać w kostkę. Dobra. Już wsiądę, wysypię. Prawie pełna przyczepa. Zmieści nam się to? Powinno. Śmiało. 80 parę procent. Tam już końcówka będzie pewnie. Oni się napełnią do przyczepy. To jest chyba z jakiegoś oryginalnego modu. Akurat. Dobra, słuchajcie. Lecimy tutaj. 11 ton pszenicy. Nie ma ilość. Szukałem trochę. Lipa trochę będę tego rzucać. Myślałem, że jest na tył. Będę na tył prawo. Okej, spróbujmy złamać ją. Podciąłem koła. Dobra, ty. Nieźle. Kierunek wyrzutu. Na prawą. Sypiemy. Miarę szybko poszło. Zobaczymy, jak to stryją. Dużo ukosił. Jeden przejazd zrobił, czy nie? Wraca, gość. Alumina zrobił. Dobra, to poprawimy. Będziemy krzyczeć, bo się stresuje dzieci. Czekajcie, a my jeszcze sprawdzimy. Świnki mają full. Pod słomy nie mają. Ale dobra, to im się podrzuci samozbierający. Dobra, możesz mi oddać, gościu. Ło! Śmiałem, mi sam kręgę doświadczył. Wątpię, że to teraz tak patrzę, że będę tu przyczep. Chociaż jeden przejazd tutaj i nazad. To jest... zbiornik. Trzy zbiorniki. No to będzie. Tak mniej więcej skończymy na tym momencie, bo... planowałem tutaj puścić stryja po pierwszym wyjeździe i... chciałem trochę słomy zabrać, żeby właśnie świniom porzucić. Nie wiem, bo... no, sprzęcik, 60-tkę, no powiem wam, że 60-tka to 60-tka jednak. No nie ma żadnych problemów, nie to co tym 9-3-4. Już nie chcę wam pokazywać, jak to wygląda, bo to jest masakra. Gra się zacina, się nie zapisuje, tak właśnie dlatego właśnie muszę wszystko robić od początku, bo nie zapisała mi się gra w ogóle. Chciałem zrobić po prostu cięcie i powiedzieć, jaka sytuacja i tak dalej, ale... no się nie dało, no nie pomaga.
11 ton, 22 tony. Co nie? Nie, tutaj nie, tutaj się nie sprawdza. Się sprawdza tutaj 22 tony. Zakładając, że sprzedam na piku 700, to jest koło 14 tysięcy. Wie? No. To tak może być. Myślałem, że trochę więcej. Ale się było trudno. Żyje się dalej. Już słomę tutaj będę miał. No słabo. Na razie tej słomy nie potrzeba. I też z tego co wiem, w Season Modzie jest coś takiego, że jak nie mamy słomy u świń, załóżmy, to gra z domysłu mówi, że może masz ruszta i będziesz miał więcej gnojowicy, lub będziesz w ogóle robił gnojowicy. Także jak tam nie ma słomy, nie ma czym przyjmować, tylko trzeba się cieszyć i kupować busa synizacyjne, kupeczka za gnojowicy, no. Tak trzeba, no. Nie się martwić, także... Nie wiem, czy w ogóle nie będę tak uważał, że no, chociaż to jest stara obora, jest, że się ścieli, no to wiadomo, że się nie będę tutaj robił maniany. Wiadomo, że tutaj się nie jest na pościołkę. Będziemy mieli w późniejszym czasie nową jakąś tam oborę, no to będziemy wtedy kombinowali, żeby to było na rusztach. Spróbujemy przyjechać teraz tutaj od tej strony. Wiedzę obciąć. Jeden. Myślałem, że trochę szybciej pójdą, ale nie ma tragedii. Ale też dużego zarobku jakby nie ma, jak poliwa się kończy, no szybko, 14 tysięcy. Z takiego kawałka to jest lubiutko. I chyba, że właśnie nasikać na to i część sprzedać, część zostawić dla świń, bo dla świń też możemy dać pszenicę. Kukurydzę i coś jeszcze. O, dostałem achievement, zbierz plony z 1 hektara, super sprawa. O, przez krzaki kamerę przeprowadziłem. 98%. Miało będą dwie przyjęcia. Najwięcej będzie na tak, no bo będę miał ile? Czekajcie. Będę miał ponad dwie przyczepy. Będzie więcej niż zaplanowane. 14 czy tam, 16 tysięcy będę miał więcej. Dobrze. Zobaczmy przykładowo. To będzie raczej nie w dużych, a w średnich ciągnikach. Planowałem coś takiego. Ale on jest ten samej maści, co tamten, w sensie identyczny. Może mieć taki sam problem. 1634 w konfiguracji. 54 tysiące. Dobra, a sprawdźmy ile z tego. Nie będzie tragedii. Pójdziemy jeszcze w usługi. Zrobimy troszkę. Fajnie to się. Nie, czy właśnie kupować tego, bo jak on ma problem, jest tej samej maści. No nie wiem, chyba nie wiem.
No pisz nim, bo ja już skupiałem od tego wszystkiego. No jestem w szoku, że tak się udało, jak się to udało z tamtym. Widać, że to nie była taka laleczka, jak to twierdził sprzedający. Klasyczek taki. To nie było to. Z pewnością. Ciężko tutaj. No, skończymy. Wrzucamy Idida. No tutaj z tym drzewem, jak ja zawracam, no to życie na krawędzi oszukać przeznaczenie. Jakby rura zaczepił, to by zgiął i by nie było. Na jednym przejeździe tego chyba nie wezmę. No chyba nie. No to wezmę na dwa. Takiego laga mózgu miałem przed chwilą, sorry. No, nagrywam rano, już nie raz to mówiłem. Myślę, że macie coś mądrego powiedzieć o godzinie tam 6 czy tam 5, w zależności o której tam mi się uda wstać i nagrywać sobie. Dobra, widzimy tutaj. Będzie raczej ostatni zbiornik na przyczepę. Gdzie tam to? Już na pewno. Tak, nie pominęło się. A zdarza mi się. Czyli będzie dwie przyczepy, jedna trzecia. No bo tutaj jest, myślę, że koło zbiornik będzie. Może mniej trochę. No ale dobrze zgadłem. Do przyczepy, no. I trochę. Cyk, jedziemy, puszczamy, mocarnię załączamy. Niby. Biorę to na raz. Normalną minę, ale biorę. Ale to sobie tu. Przerwę pomiędzy nagrywaniami sobie ogarnę, połapię to wszystko, żeby było wites. Już. No i tutaj tutaj. Teraz słomy, jakie pomyślę, tu słomy. Masakra. Mam tą przyczepę tamtą. Ona ma podobno autoloada. Podobno. Nie, nie sprawdzałem tego. Ale jak ja mam nosić kostki, to się zapierdzielę. Wszystko będzie samozbierające zbierane. Jedziemy, to się połapie. Jedziemy na podwórko od razu. Tyk. Tutaj. Jedziemy. Nie wszystko pokryliśmy. Ładnie, 1500 też w zbiorniczku. Wyłączamy całą maszynerię. Składamy się. Stoimy na podwórku, żeby nie rozkradli. Tutaj, o, można rozkradli.
tyle się wrzucimy. Mamy. No! Mamy 23 tysiące dokładnie. No to. Cubiutko, no. Myślałem, że to dobry wynik, ale jak spojrzałem na ceny pszenicy, trochę zmieniłem zdanie. Mogło być lepiej. Pierwszy sezon też sobie nie ma co poczekać. Pobrzejamy ceny, pobrzejamy jak to jest wszystko. Myślę, że taka standardowa cena jak już. Tak dużo się wydawało, bo mało zbiornik w bizonie, mało przyczepka, także. Wrzucamy. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Ej. Muszę siedzieć. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę, suba, coś tam. Trzymajcie się. Cześć.